Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Dokładnie 77 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś w całym kraju odbywały się uroczystości rocznicowe. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęła się największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się o godzinie 17, nazywanej godziną W. O godzinie 17 panował w Warszawie największy ruch. To były godziny szczytu. Wtedy były ulice pełne ludzi, tramwaje pełne pasażerów i czujność Niemców spadała do zera. I to był najlepszy moment do tego, żeby rozpocząć akcję zbrojną w Warszawie. Mówi historyk Rafał Michalski. Hołd powstańcom oddano dziś w wielu miejscach w stolicy. Uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 77 lat rozpoczęły się przed południem w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Pod pomnikiem Mokotów Walczący 1944 złożono wieńce oraz zapalono ogień pamięci. Mokotów pamięta. Na Warszawskiej Woli przy tablicy upamiętniającej 2,5 tysiąca mieszkańców Woli zamordowanych w pierwszych dniach powstania kwiaty złożył prezydent Andrzej Duda. To były niewinne ofiary cywilne, to byli zwykli mieszkańcy Warszawy, których po prostu gromadzono i mordowano. Cierpienie mieszkańców Warszawy było ogromne, a jeszcze większy duch bohaterstwa. Nie byłoby tej wolności, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie tamta krew, gdyby nie tamto poświęcenie. Cześć i chwała bohaterom. Cześć bohaterom oddana została także przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. By uczcić pamięć o powstaniu i powstańcach, do Warszawy przyjechało dziś wielu Polaków z różnych stron kraju i zagranicy. Tego typu wydarzenia, jak chociażby Powstanie Warszawskie, buduje polskiego ducha, którego potrzebuje polska młodzież w tych czasach. Mój ojciec był AK-owcem i cała rodzina. Dla nas jest to jednak symbol państwa polskiego i jego wspaniałości. Myślimy, że to będzie trwało. O godzinie 17 w godzinę W, kiedy wybuchło powstanie, w całej Polsce zawyły syreny. Na ulicach stolicy przystanęli przechodnie, zatrzymały się samochody, tramwaje, autobusy. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego były uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis. Modlitwie w intencji poległych przewodniczył ordynariusz białostocki i administrator apostolski ordynariatu polowego Wojska Polskiego ksiądz arcybiskup generał Józef Guzdek. Wpatrujemy się w powstańcze krzyże, które przemawiają i przypominają ewangeliczną prawdę. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Są one znakiem wartości najważniejszych i niezaprzeczalnych. Hołd powstańcom przed pomnikiem oddali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, weterani i warszawiacy. Europejski Zielony Ład znacząco wpłynie na życie społeczno-gospodarcze w Polsce. Zapłacimy więcej za energię, ogrzewanie czy produkty, w tym spożywcze. Jednym z głównych założeń nowego przyjętego przez Komisję Europejską pakietu rozwiązań klimatycznych jest reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Bruksela chce przyspieszyć redukcję emisji CO2 do 55% do 2030 roku, by osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Transformacja dotknie praktycznie wszystkich sektorów gospodarki. One dotyczą kilku obszarów. To są zmiany dotyczące obciążania opłatami
emisji gazów cieplarnianych, to są zmiany dotyczące transportu i paliw w transporcie i wreszcie są to nowe cele, które jakby idą za tym celem klimatycznym 55%, to znaczy nowy cel udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii i nowy cel dotyczący zmniejszania zapotrzebowania na energię, czyli efektywności energetycznej. Mówi Izabela Zygmunt, starszy analityk do spraw energii i klimatu. Obecnie kraje Unii Europejskiej odpowiadają za 11-12% globalnej emisji CO2. Dla Polski wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu oznacza poważne zagrożenie. Przejście na zieloną energię doprowadzi do zniszczenia polskiej gospodarki. Podczas gdy takie kraje jak Indie, Chiny, Indonezja, Stany Zjednoczone czy Rosja mają w planach zwiększenie wydobycia węgla, Polska musi dokonać procesu dekarbonizacji. W momencie, kiedy my na klimat, na środowisko w świecie mamy 11-12% udziału, mówiąc, że to nasz węgiel polski będzie szkodził klimatowi w Europie i w świecie, no umówmy się, że jesteśmy lekko śmieszni. I elity europejskie, które to powtarzają, nie mówią o realności troski o klimat, tylko o budowanie rynku energetycznego. Podkreśla europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski. Zielona rewolucja będzie wiązała się z gigantycznymi inwestycjami w nowe źródła i infrastrukturę, co w praktyce przełoży się na wyższe opłaty za energię, ogrzewanie czy ceny produktów, w tym spożywczych. Zapłacą za to zarówno gospodarstwa domowe, zapłacą za to przedsiębiorcy. Gospodarstwa domowe jako ci ostateczni konsumenci zapłacą dwoma kanałami. Po pierwsze będą wzrastać rachunki za energię elektryczną i będziemy kupowali droższe produkty. Których ceny będą rosły właśnie w wyniku wzrostu jednego z podstawowych czynników kosztotwórczych, a mianowicie energii elektrycznej. Zauważa profesor Wojciech Piątek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Niestety w najbliższych latach możemy oczekiwać dalszego wzrostu cen energii elektrycznej. Cena hurtowa zakupu energii elektrycznej na rok 2022 w tym roku wzrosła z 250 do 350 zł. Za megawatt. To oznacza, że w przyszłym roku należy oczekiwać około 20% wzrostu kosztów energii elektrycznej. Bruksela chce, by Europa do 2050 roku była pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu kontynentem. To cele nierealne do osiągnięcia. W długim okresie czasu będą przyczyniały się jedynie do niszczenia gospodarki europejskiej. Europejski Zielony Ład budzi niepokój wśród rolników. Część ekspertów alarmuje, że unijny program może doprowadzić rolników w wielu krajach do bankructwa. Dominacja polskiego rolnictwa w Europie to cel rządu Zjednoczonej Prawicy na najbliższą dekadę, wskazuje premier Mateusz Morawiecki. Nasz rząd razem z ministrem rolnictwa, panem Grzegorzem Pudą, zrobi wszystko, żeby te wielkie pieniądze, które przeznaczamy z budżetu państwa polskiego i wynegocjowane z Unii Europejskiej, przeznaczyć na podniesienie efektywności polskiego rolnictwa jeszcze bardziej, ażeby ten podbój polskiego rolnika w całej Europie nie tylko trwał, ale żeby te nasze zdobycze były coraz większe. Komisja Europejska chce, żeby rolnictwo stało się jednym z głównych filarów unijnej walki z tak zwanym ociepleniem klimatu. Za konstrukcję Zielonego Ładu i strategii wzięli się ludzie, którzy w rolnictwie mają pojęcie co najmniej mgliste albo nie mają go żadnego. Komisja Europejska do tej pory nie oszacowała wpływu Zielonego Ładu na rolnictwo europejskie. To jest ogromny problem, ponieważ jak możemy wdrażać różne nowe założenia ekonomiczne, które źle wprowadzane mogą zniszczyć rolnictwo w Europie, jeżeli to nie zostało w żaden sposób wyliczone. Przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Wsi przy Prezydencie Rzeczypospolitej Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że Europejski Zielony Ład jest programem ideologicznym, który stanowi zagrożenie dla rolników. Unijne normy związane z Zielonym Ładem są dość restrykcyjne, wskazuje ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. W przeciągu kilku najbliższych lat rolnicy mają zmniejszyć
opryski i stosowanie różnych pestycydów aż o 50%, nawozów o 20%, a właśnie liczba gospodarstw ma wzrosnąć ekologicznych do 25%, co oznacza, że bez wątpienia spadną plony i wpłynie to na, oczywiście na opłacalność. I tutaj rzeczywiście jest to duże zagrożenie. A to może doprowadzić rolników do bankructwa. O zagrożeniach wynikających z propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w ramach pakietu Fit for 55 mówi też resort środowiska. Eksperci ostrzegają, że może dojść do gwałtownego wzrostu cen i zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Społeczeństwo, które przedkłada interesy nad ludzi, nie rodzi życia, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Ojciec Święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański przestrzegał przed pokusą bałwochwalstwa, która, jak wyjaśnił, polega na poszukiwaniu Boga dla własnych korzyści. To bowiem powierzchowna wiara. W jej centrum nie ma Boga, ale są nasze potrzeby, nasze interesy. Szukamy Boga, by zaspokoić głód, a potem zapominamy o Nim, kiedy jesteśmy nasyceni. Pan Bóg działa jednak ponad naszymi oczekiwaniami. Pragnie przeżywać z nami przede wszystkim relacje miłości. A prawdziwa miłość, jak podkreślał papież, jest bezinteresowna, jest darmo dana. Nie kocha się po to, by otrzymać w zamian jakąś korzyść. Dotyczy to odniesienia do Boga, ale także naszych relacji ludzkich i społecznych. Kiedy dążymy przede wszystkim do zaspokojenia naszych potrzeb, grozi nam, że wykorzystamy ludzi i sytuacje dla własnych celów. A społeczeństwo, które koncentruje się na interesach, a nie na ludziach, jest społeczeństwem, które nie rodzi życia. Zachęta Ewangelii jest następująca. Nie troszczmy się jedynie o chleb materialny, zaspokajający nasz głód, ale przyjmijmy Jezusa jako chleb życia i wychodząc od naszej przyjaźni z Nim, uczmy się kochać siebie nawzajem, bezinteresownie i bez kalkulacji. Co dobrego mam czynić? Pod takim hasłem w Medjugorje rozpoczął się 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych. Gościem specjalnym tegorocznego spotkania jest ksiądz kardynał Robert Sarach. Festiwal Młodych potrwa do 6 sierpnia. Międzynarodowy Festiwal Młodych w Medjugorje to ważne wydarzenie, które każdego roku przyciąga młodych katolików nie tylko z Europy, ale i z dalszych stron świata. W tym roku hasłem przewodnim spotkania są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza: co dobrego mam czynić? Festiwal Młodych jest czasem głębokiej radości i młodzieńczego entuzjazmu. To czas wspólnych kateches, świadectw oraz modlitwy. Punktem centralnym każdego dnia będą msze święte. Radość jest wielka, można ją poczuć na waszych twarzach. Radość z bycia Matką Maryją, by być z nią na jej drodze do Jezusa. Na festiwal przyjechały tłumy młodych pielgrzymów z Polski. Polska, Poland! Dziś uroczystej Eucharystii rozpoczynającej tegoroczne spotkanie przewodniczył ksiądz kardynał Robert Sarach, były prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a wraz z nim metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. W tym roku szczególna modlitwa popłynie w intencji księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Specjalny wizytator apostolski parafii w Medjugorje przebywa w poważnym stanie w szpitalu. Polskim akcentem w tym wyjątkowym miejscu jest otworzony przez warszawską prowincję Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Polski Dom Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju. Ma on być miejscem pogłębionej formacji dla pątników. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu. Jeszcze jeden temat, przepraszam. Już po raz 19 miłośnicy jednośladów uczestniczyli w międzynarodowej pielgrzymce do sanktuarium na Górze Świętej Anny. Pielgrzymowanie na Górę Świętej Anny to już tradycja. A zaczęło się tak naprawdę 24 lata temu w Raciborzu. Pierwszą mszą na rozpoczęcie sezonu motocyklowego było tylko 43 motocykle, teraz już też jest parę setek motocykli. A ponieważ jestem w parafii pod wezwaniem świętego Paskalisa, czyli u Franciszkanów, i wtedy ówczesny gwardian, który panował, mówię: ojcze, trochę mam mało, poszedłbym dalej, czyli wyżej, czyli na Górę Świętej Anny, nasz
nasze sanktuarium diecezjalne, Góra Ufnej Modlitwy, do babci Anny. Pojechaliśmy. Mówi organizator pielgrzymki Andrzej Złoczowski. Od lat motocykliści z Polski i z zagranicy przyjeżdżają na Górę Świętej Anny, by dziękować za opiekę podczas motocyklowych wypraw. Dziś też dziękowali. Pasjonaci jednośladów uczestniczyli w Grocie Lurdzkiej w Mszy Świętej. Eucharystii przewodniczył ksiądz profesor Waldemar Cisło. Bądźcie rozsądni i rozważni i za siebie, i za innych. Prośmy Boga o szczęśliwy ten sezon dla was wszystkich, aby nie było tych wiadomości, że tu czy tam był straszny wypadek, śmiertelny. Niech Pan Bóg wam błogosławi w tym pięknym hobby, bo pewnie tak to można nazwać. Macie te piękne motocykle i inne pojazdy, także szanujcie swoje życie, szanujcie życie innych. I wtedy pewnie będzie też nam wszystkim łatwiej i waszym rodzinom. Podczas pielgrzymki była możliwość wsparcia dzieci z Syrii, konkretnie z Aleppo i Homs. Dzisiaj modlimy się, zbieramy ofiary na Aleppo, na dzieci. Mamy tam sierociniec w Homs również, gdzie przebywa 600 sierot. Dostają leki, dostają żywność, opiekę medyczną, to co jest konieczne. Na koniec tradycyjnie nastąpiło pobłogosławienie wszystkich kierowców i motocykli. I to był ostatni temat w tym wydaniu informacji dnia. Żegnam się z Państwem. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.